już po raz drugi gościmy w murach Politechniki Opolskiej. Jesteśmy z tego dumni, że jesteśmy tak ciepło tutaj witani i mamy możliwość zrealizowania swoje zawody. Dzisiaj mieliśmy młodych sportowców, po nich mamy dzieci o najsłabszych możliwościach, czyli Dzień Aktywności Motorycznej Olimpiad Specjalnych, a potem mamy rozgrywki zespołowe, są nimi hokej halowy Olimpiad Specjalnych i zunifikowana piłka siatkowa. Zapisało się 470 zawodników, więc jest to bardzo duża grupa, ale dopiero po zakończeniu będę mogła powiedzieć, czy rzeczywiście wszyscy dotarli. Czekamy się dzisiaj na drugim dniu konferencji. Wczoraj były obrady, prelekcje, dyskusje na temat osób z niepełnosprawnością intelektualną, ale w aspekcie były takie trzy podtematy: rehabilitacja, rekreacja, turystyka, także i rehabilitacja i do tego jeszcze edukacja. Mili Państwo, dzisiaj spotykamy się na zawodach Olimpiad Specjalnych, już drugi raz w naszym kampusie. Witamy uczestników Stowarzyszenia Olimpiad Specjalnych Polsko-Opolskie. No jak Państwo widzicie w tle, żegnamy jednych, a za chwilkę będziemy witać drugich. Wczorajsze obrady były treścią typowo taką naukową. Głównie skupialiśmy się na funkcjonowaniu tych osób pod kątem badań, pod kątem nauki, a dzisiaj widzimy to w praktyce, czyli właśnie na zawodach sportowych. Kędzierzyn Koźle jest otwarte na olimpiady specjalne. Ja zawsze powiedziałam, że każde drzwi, każde okno i wszystko jest otwarte dla osób, które zajmują się olimpiadami specjalnymi. Jesteśmy zawsze obecni w każdej inicjatywie. Jeżeli możemy pomagać, pomagamy. Osoby, które zajmują się olimpiadami specjalnymi, którzy tworzą ten trzon organizacyjny, to są osoby tak pozytywnie zakręcone, że każdy człowiek powinien pomagać. Technika Opolska.